Ostrzegła, ale ludzkość nie wysłuchała. Wiesz, co się wydarzy 13 maja? Prawie nie ma miejsca w krajach katolickich, które nie miałoby kościoła poświęconego Matce Bożej Fatimskiej z jej wizerunkami w prawie każdym domu. Jednak gdy ludzie słyszą o Fatimie, myślą tylko o 13 maju i gołębiach towarzyszących Matce Bożej. Ale nikt nie pamięta, że Matka Boża ujawniła tajemnice, które wciąż nie zostały w pełni ujawnione. Mówiła o bardzo poważnych rzeczach i właśnie w tym momencie zauważamy, jak przekaz Fatimy został celowo odwrócony przez demona, został zakamuflowany, pokazując tylko jedną część rzeczywistości, która jest bardzo piękna, ale niekompletna. Dlaczego nie mówią o powadze drugiej części tajemnicy? Ukryta część tajemnicy ujawnia przerażające fakty i to jest główny punkt dzisiejszego filmu. Ponadto pokażę Ci porównanie między grzechami popełnionymi w 1917 i 1939, a grzechami dzisiejszych czasów. Pozostań ze mną, aby zrozumieć całą treść filmu. W 1917 roku świat był w samym środku I wojny światowej, konfliktu, który zaangażował niemal wszystkie duże mocarstwa tamtej epoki. Wojna była charakteryzowana przez masowe zniszczenia i stosowanie nowych technologii, które pochłonęły wiele istnień ludzkich. Ponadto w tym roku doszło do rewolucji październikowej, wydarzenia, które całkowicie zmieniło rząd Rosji i miało ogromny wpływ na cały świat. Ludzie byli zmęczeni, przestraszeni, wielu straciło wiarę, zarówno duchową, jak i w ludzkie zdolności do sprawiedliwego rządzenia. Społeczeństwo było podzielone. Wielu ludzi myślało bardziej o sobie niż o innych. Panował strach i nieufność, a wartości humanitarne często były ignorowane. W 1939 roku sytuacja pogorszyła się wraz z rozpoczęciem II wojny światowej po inwazji Niemiec na Polskę. Ten konflikt był jeszcze bardziej niszczycielski niż poprzedni, z poziomem brutalności i ludobójstwa, włączając w to Holokaust, który wstrząsnął światem. Moralność społeczeństwa była pełna desperacji i strachu, a wielu kwestionowało obecność lub nieobecność Boga pośród takiego cierpienia. Okrucieństwo było powszechne, a wiele zwykłych osób przyjęło okropne zachowania, aby przeżyć. Czy dostrzegasz podobieństwa w obliczu tego, co obecnie przeżywamy? Przesuwając się do 2024 roku, stajemy przed innymi, ale równie poważnymi wyzwaniami. Kwestie takie jak zmiany klimatyczne, nierówność między ludźmi i osłabienie więzi rodzinnych i społecznościowych. Pandemia sprzed 4 lat, która rozpoczęła się kilka lat temu, wciąż wpływa na życie wielu osób, zarówno pod względem zdrowia, jak i gospodarki. Jesteśmy bardziej połączeni cyfrowo, ale to także niesie ze sobą wyzwania, takie jak szerzenie się fałszywych informacji i izolacja społeczna. Pomimo całej technologii, niektórzy ludzie czują, że tracimy kontakt z ważnymi wartościami, takimi jak duchowość i solidarność. Prawdą jest, że znajdujemy się w sytuacji jeszcze gorszej niż podczas II wojny światowej. Kiedy Matka Boża mówiła o grzechach ludzkości, ostrzegała, że jeśli nie zmienimy swoich postaw, Bóg mógłby posłać jeszcze poważniejszą karę. Po ukazaniu wizji piekła Matka Boża wygłosiła poważne ostrzeżenie. Jeśli będziemy kontynuować obrażanie Boga, inna, jeszcze gorsza wojna mogłaby się rozpocząć za panowania Piusa XI. Ta wiadomość została przekazana podczas, gdy I wojna światowa wciąż trwała. Uwaga, pilne ogłoszenie. Przeżywamy obecnie chwilę strachu i niepewności. Proroctwa się spełniają. Nadchodzą trudne dni, które dotkną nas wszystkich. Dlatego bardzo ważne jest, abyś się chronił przed tym wielkim złem, które nadciąga. Mam dla Ciebie specjalną niespodziankę. Księga Potężnych Modlitw Matki Boskiej jest teraz dostępna. Ta książka elektroniczna to unikalny skarb, który już odmienił życie ludzi na całym świecie, pomagając tysiącom osobom przygotować się na ważne chwile pod błogosławieństwem naszej ukochanej Matki Boskiej. Teraz wzbogaci również Twój duch i przygotuje Twoje serce. Dzięki cudownym modlitwom poczujesz opiekę i pokój Matki Boskiej. Kliknij w link w pierwszym przypiętym komentarzu i pobierz teraz. Bądź szybki, bo udostępniono tylko kilka linków. Nie przegap tej okazji.
Podczas panowania Piusa XV miało miejsce interesujące zjawisko. Pewnej nocy została ona oświetlona przez nieznaną światłość, co wskazywało, że Bóg ostrzega świat przed grzechami wojny, głodu i prześladowań Kościoła i papieża. Wydarzyło się to w 1938 roku, kiedy zorza polarna, zjawisko zwykle widoczne na biegunach, pojawiła się w całej Europie. Było to niezwykłe zdarzenie. Nawet siostra Łucji napisała do papieża na ten temat, opisując, jak zorza polarna była inna, z czerwonymi barwami i czymś niewidzianym dotąd. Pokazuje to, jak świat stawiał czoła poważnemu zagrożeniu, zwłaszcza ze strony Rosji i komunizmu, z powodu braku nawrócenia się na przesłanie fatimskie. Co mówi tajemnica? Ukryta część tajemnicy mówi: Bóg ukaże świat za jego grzechy poprzez wojnę, głód i prześladowania Kościoła i Ojca Świętego. Wojna się skończy, ale jeśli nie przestaną obrazić Boga, za panowania Piusa XI rozpocznie się inna, jeszcze gorsza. Wiele narodów zostanie unicestwionych, jeśli ludzie się nie nawrócą. Po lewej stronie Matki Bożej, trochę wyżej, był anioł z mieczem ognia w lewej ręce. Iskry wypływały z niego, wydając płomienie, które wydawały się podpalić świat. Ale płomienie gaśnie w kontakcie ze świetlistością, którą Matka Boża promieniowała prawą ręką, skierowaną ku aniołowi. Było tak, jakby Matka Boża mówiła: jeszcze nie, jest nadzieja, jeszcze jedna szansa. Pamiętaj, że nihil po łacinie oznacza nic. Innymi słowy, narody te zostaną zredukowane do niczego. I rzeczywiście były już narody, które się rozpadły, unicestwione, tak jak to zdecydowane określenie, jakie dała nam Matka Boża. To przypomina Apokalipsę. Apokalipsa zawiera zdania o aniołach, którzy działają. Jest to również bardzo podobne do wizji, jaką miała siostra Faustyna Kowalska, kiedy Pan Jezus dyktował jej modlitwę koronki do Miłosierdzia Bożego, aby prosić o miłosierdzie dla świata. Również był to anioł, który miał ukarać ziemię. Jedynym sposobem, aby uniknąć wielkich kar, jest spełnienie prośby Matki Bożej. Pytanie, jakie zadaje, brzmi: gdzie jest ta zmiana życia, której Matka Boża domaga się, abyśmy nie byli karani? Nasza ukochana Polska wie, jak bardzo cierpimy w wielkim konflikcie. Przeszliśmy już przez to i nie chcemy ponownie przeżywać takiego strachu i bólu. 13 maja to rocznica pierwszego objawienia Matki Bożej trzem pasterzom w Fatimie. Wiele osób zatrzymuje się tylko przy Ave Maria z Fatimy i zapalaniu swoich świeczek. To bardzo piękne, ale co z tego? Ile osób zginęło w wojnach, o których sama Matka Boża wspomniała? I to wszystko wymaga zmiany życia. Będą wojny, już się rozpoczęły, i będzie coraz więcej katastrof. Możliwe, że nie będzie już czasu na żal. Wierz w naszą fatimską Matkę Bożą. Wierz w jej ostrzeżenia. Matka Boża byłaby niemiła, gdyby nie ostrzegła nas o tym, jakie jesteśmy i co nadchodzi. To jest to, co robi diabeł, nie ostrzegając nas przed niebezpieczeństwami, ponieważ chce nas widzieć w piekle. To bardzo piękne, że Matka Boża ostrzega przed niebezpieczeństwem. To również coś, co powinniśmy podziwiać. Problem polega na tym, że ludzie nie lubią tego widzieć. To płynie z dobroci Matki. Nawet jeśli nie mówisz o chorobie lub problemie, to nie znaczy, że problem przestanie istnieć. Nadal będzie istniał. Choroba będzie nadal wewnątrz osoby, nawet jeśli nie chcą powiedzieć, że jest chora. Możesz się zastanawiać, co mogę zrobić, aby niepokalane serce triumfowało na całym świecie? Odpowiedź brzmi: modlitwa i pokuta, czyli twoje własne nawrócenie, ponieważ nie możesz oczekiwać, że triumf niepokalanego serca nastąpi na całym świecie, jeśli najpierw nie nastąpi w tobie. Musi to się wydarzyć w każdym z nas. I nie zapominaj, możesz prowadzić życie, jakie chcesz, ale jeśli jest w sprzeczności z wolą Bożą, to nie ma sensu iść na mszę 13 maja i zapalać swojej świecy. To nie jest poważne. To nie jest zgodne z tym, o czym Matka Boża nas ostrzega. Dziękuję, że dotarłeś aż tutaj. Nie zapomnij udostępnić tego filmu jak największej liczbie osób. Do zobaczenia w następnym filmie.